Witam Was serdecznie z tej strony, Reaper. Pierwszy raz nagrywam taki filmik informacyjny. Przede wszystkim chcielibyśmy serdecznie Wam podziękować za wszelkie subskrypcje. O, przepraszam. Subskrypcje, ocenianie, komentowanie i tym podobne. Bardzo jesteśmy wdzięczni. Wreszcie dobiliśmy do tej 500. Mam nadzieję, że niedługo będzie ten 1000. To nie jest tak, że my jesteśmy jacyś zachłanni, coś w tym rodzaju, po prostu nasze filmiki mają formę czysto rozrywkową i, że tak powiem, poradnikową, a bez dużej ilości subskrypcji, dużej ilości widzów, znaczy się, nie mamy szansy tego rozpowszechnić. Niestety to tak jest. Dobra, zacznę już grę, ponieważ myślałem sobie, że nie będę siedział na dupie i nic nie robił, tylko gadał. Team Fortress jest ciekawą, darmową grą. Hatch powinien się czytać Team Fortress. A to jest inna sprawa. Jeszcze to chyba trochę przyciszę grę, żeby było mnie lepiej słychać. Chociaż strasznie przyciszyłem ją. Ale wracając do, że tak powiem, informacji i ogłoszeń, jeszcze powiem kilka informacji właśnie na temat gier, które będą nagrywane w przyszłości. Mam do Was jeszcze kilka pytań, propozycji i tak dalej. No właśnie, ostatnio skończyłem zagrajny z tym, oj, skończyłem zagrajmy w Fallout 3 z 4 dodatkami i Amnezję. I co do Amnezji właśnie mam takie pytanie: czy chcielibyście, żebym nagrał remake'a Penumbry, wszystkie 3 części, całą trylogię, czy zostawić tak jak jest? To było pierwsze moje pytanie. Ale właśnie, pomyślałem sobie, że fajnie będzie nagrać od nowa Penumbrę w lepszej jakości. No ale dobra, to zostaje już na wasze specjalne życzenie, jeśli będziecie chcieli, to nagram. Jeszcze jedna sprawa, a tak, sprawa jeszcze została tego. Wow, wow, wow. Sprawa Fallout New Vegas. Nie musicie się niczym martwić, Fallout New Vegas zostanie prędzej czy później nagrane. Tylko że jest jedyny problem, ponieważ chyba jeden dodatek już wyszedł, nie jestem pewien, a jestem pewien, że wyjdzie jeszcze więcej. Dlatego też mam pytanie: czy czekać na dodatki? Przez chwilę byłem nieśmiertelny, ale czy czekać na z grą? Wiesz co, przyciszę trochę. Czy czekać z grą na dodatki? Czy nagrywać już teraz, zrobić zapis i wyczekać, wiecie, wyczekać potem na dodatki, nagrać je, a potem skończyć główny wątek, wiecie co chodzi, albo poczekać na dodatki, nie nagrywając, nie zaczynając, czy już, jest dokładnie, plączę się, czy zacząć nagrywać już teraz, czy poczekać z grą na dodatki, to już wy powiedzcie. Jeszcze co ja tak, a trzecia sprawa to jest, że chcę nagrać. O, chcę nagrać, zagrajmy w Prey. Jest to gra, no, ściśle związana z Duke Nukemem, ponieważ ta sama firma ją tworzyła, 3D Realms. Ta gra też wychodziła dość długi okres, ale w przypadku Duke Nukema według mnie nie zawiodła. No, książę trochę się postarzał i no... Ale nieważne, jeśli chodzi o Prey... Biegnij! Jeśli chodzi o Prey, to jest to ciekawa gra, ma dużą możliwość interakcji z otoczeniem, to też jest bardzo ciekawe i bardzo przyjemne. Ale przede wszystkim chciałem zapytać jeszcze, zauważyliście pewnie, że nagrywamy filmiki z PS3. Aktualnie nagrywamy Uncharted 2, mamy zamiar jeszcze nagrać... A ty skubańcy, zamyślałeś? Jeszcze mamy zamiar nagrać tego. Mortal Kombat 9, najnowsze kampanie. I mam pytanie, bo miałem same podłączenie Dazzla, bo nagrywam Dazzlem, nie osiągnę lepszej jakości, ponieważ Dazzle nie osiągnie jakości HD, niestety, tak to już jest z tym sprzętem. Ale jeśli chodzi o ten, o program Pinnacle Studio, jest to bardzo ważny, po prostu niezbędny program, jeśli chodzi o nagrywanie. Dlatego też mam pytanie w związku z tym, czy chcielibyście, żebym wam pokazał
jak to wszystko ustawić w tym programie. No bo nie będę wam pokazywał, jak to podłączyć tego Dazzla. No bo każdy głupi podłączy kabel od PlayStation 3 z tym komponentowym wyjściem jeszcze w drugą stronę. Jedno wejście, wiecie, do PlayStation, drugie do Dazzla. Chodzi mi głównie o to, że ten... Czekajcie, zmienię klasę. Czy wam to pomoże, takie coś? Bo ja strasznie się męczyłem, szukałem dużo filmików, obejrzałem w ogóle na YouTubie, które pomogły mi osiągnąć w taką jakość, jaką mam. Mi się wydaje, że to jest jakość po prostu bardzo dobra. Nie wiem, jak to będzie z GS Gotem, ponieważ on ma dłużej już do nagrywania. No, ja ciekaw jestem, kiedy on ma zamiar skończyć nagrywanie takiego... O! Takiego Obliviona czy Wiedźmina. To jest coś niesamowicie ciekawego, ponieważ... To jest coś niesamowicie ciekawego, bo te gry w ogóle Oblivion i Wiedźmin są długie, a on w ogóle jeszcze nie skończył tego, Duke Nukema. A jeszcze dodatkowo zaczął Overlorda, który jest chyba gdzieś w połowie końca gry. A jeśli nie, jeszcze we wczesnych fazach. Okej. Co tam jeszcze? O, koleś tu biegł. Więc jak też mówię, nie wiem, jak to będzie z Gotem. Wszystko już powiedziałem, tak? Wydaje się, że tak. Trafiłem. Lecz mnie. A tak, jeszcze mam na przykład zamiar nagrać grę Deus Ex Human Revolution. O, dominują mnie. Human Revolution jest to gra, no, bardzo ciekawa. RPG swego rodzaju. Na pewno słyszeliście o niej. Tak naprawdę mamy wiele gier zamiar nagrać, które były pokazane na E3. Na przykład ten. Batman Arkham City, czy też Just God ma zamiar nagrać Skyrim, Oblivion, The Elder Scrolls 5. Kurde, rozwal tę wieżyczkę, no. Yeah. Druga. Dobra, nieważne. No w ogóle dużo mamy zamiar gier nagrać z E3. Właśnie Jazgot ma zamiar nagrać Skyrim, ale oczywiście te wszystkie gry to jest jesień, zima. Późne terminy. Hehe. Cholerne wieżyczki. Cholera. Pogram grubasem, chwilę wam pokażę. Co jeszcze? Chyba wszystko, co wam powiedziałem, to trzeba. Zaraz się pewnie będę rozłączać z serwera. Od pleców mnie, no, skubany. Dobra, ci co? Albo zaraz, pogram jeszcze moment. I się rozłączę. Bo już powiedziałem, co chciałem. Będą chcieli mnie od pleców? Cholera.
Dobra, będę kończył. Nie ma co. Jak widzicie, jeszcze w opisie jest powiedziany bonus. A, przypomnę jeszcze pytania wszystkie. Po pierwsze, czy Penumbrę mam robić remake w lepszej jakości? Po drugie, czy z Falloutem New Vegas czekać na wszystkie dodatki, aż wyjdą? Czy nagrywać już, zacząć nagrywać? I ostatnie pytanie, czy chcielibyście taki poradnikowy filmik, jak ustawić wszystko, jeśli chodzi o nagrywanie z PlayStation 3, ten Pinnacle Studio? No i dobra, jak widzicie w opisie jest napis bonus. Pomyślałem na to, pomyślałem sobie, że no, jak, że tak powiem, jubileuszowy odcinek, to trzeba coś dodać specjalnego. Nie tylko typowe granie. Pomyślałem, że zagram wam na gitarze. Nie gram jakoś tam chyba tak strasznie źle. To jest mój utwór, sam go, że tak powiem, ułożyłem. Wszelkie podobieństwo do innych utworów jest przypadkowe. Miało to w ogóle być piosenka, ale nie chciałem się słów wymyślać. No i jeszcze jedna sprawa, że na początku uciął mi malutki fragmencik, mi ucięła kamera, że tak powiem, jak importowałem z kamery wideo, ale jest dobrze. Mam nadzieję, że wam się spodoba. No i jeszcze raz wam serdecznie bardzo dziękujemy za wszystkie subskrypcje. Do zobaczenia.